Powiem krótko. Pandemia jest niepotrzebna. I wydaje mi się, że no nie słabo. No, teraz rozmawiamy, no ja jestem ze względu na to, że przed kamerą jestem bez maski, ale na przykład nie wiem, jak pani wygląda. To jest śmieszne, że mężczyźni teraz muszą się skupić tylko na oczach kobiety przez te maski. To jest w pandemii bardzo niedobre. Dobrze, że się nosi maskę tylko na twarz i usta, bo trzeba by chodzić całemu w jakichś kombinezonach. To by było dopiero upiorne. Najgorsze dla mnie to jest to, że nie ma barobusu. Bo kiedyś wchodziło się tego barobusu, to człowiek tak był blisko, jadło się obiad, można było sobie pogadać z kimś. A w tej chwili nas wyrzucają pod namiot, gdzie jest zimno, że tak powiem, hula wiatr, posiłki szybko stygną. Są duże odległości między ludźmi, każdy się śpieszy. To stało się wszystko takie mechaniczne. Nie ma tej takiej bliskiej relacji. Bo jednak my Polacy, ja myślę, że wszyscy ludzie lubimy, jak siadamy do jedzenia, to lubimy pobiesiadować, żeby sobie przy okazji pogadać, wymienić poglądy. A jest to wymieniać w Polsce, zwłaszcza tych politycznych poglądów. I tego mi bardzo brakuje, tej właśnie takiej atmosfery, takiego... No, takiej wspólnoty, bo jednak te ograniczenia no, nas ograniczają, no, dlatego się nazywają ograniczeniami. Mierzenie temperatury, robienie testów. Ja nie znoszę tych testów do nosa, do gardła. One są bolesne po prostu. Jak ktoś mówi, że nie, to oszukuje albo nie ma czucia. I to jest na bieżąco robione, no, żebyśmy nie roznosili tej zarazy, jeżeli ktoś jest chory. Na szczęście, dzięki Bogu, mnie się udało całej mojej rodzinie nie zachorować i oby tak było dalej, czego wszystkim Państwu życzę. Jest jeden pozytyw pandemii na planie, że muszą być dwie toalety. Także nie ma kolejek do toalety, one się zmniejszyły dwukrotnie.